Dobra, w tym odcinku pokażę Wam kolejny fajny, ciekawy efekt, jaki możecie zrobić z galerią na przykład na Waszej stronie przy użyciu oprogramowania Xera Web Designer Premium. Xera Web Designer Premium, już wspominałem w poprzednim wideo, to jest wersja, którą ja mam, to jest najnowsza, 15, ona kosztuje 399 zł, posiada 204, więcej niż ponad 240 szablonów stron internetowych, czyli gotowe szablony, które możecie sobie. One są podzielone na kategorie, nie wiem, dla lekarzy, dla, wiecie, budowlane usługi itd., itd. Ponad 1000 elementów projektowych, pełna niezależność projektowania, nie trzeba znać HTML-a tak naprawdę. Dodatkowo dostajecie w zestawie Fastcode i Photo Manager 16 Deluxe. Więc tutaj macie informacje. To nie jest tak, że ja reklamuję po prostu tą firmę, ale powiem Wam szczerze, po prostu bardzo dobry program. No i dobra, weźmy sobie na przykład, tutaj mam jakąś przykładową stronę, dokładnie mam otwarte dwie strony, tutaj to zamknę ten projekt, żeby tutaj się nie myliło. Tutaj mam wersję na telefony komórkowe, on widzicie jest trochę taka zmniejszona, tutaj przybliżę, czy ta na tablety, prawda, czyli ta wersja responsywna, a tutaj normalna wersja. No i oczywiście mam tutaj, widzę, że tam menu, tak, tutaj mam jakiś slideshow, tutaj mam jakiś tekst, ten tekst jest oczywiście taki przykładowy, jego możecie sobie zmienić. Tutaj mogę sobie przejść do strony, podstrony galeria i tutaj mam oczywiście, tutaj narzędzie mam zaznaczenia tego. To jest widget, widget, który się znajduje standardowo w slideshowach. Trzeba by było go znaleźć dokładnie, ale pokażę Wam, jaki on jest fajny. Jeżeli kliknę dwa razy lewym klawiszem myszki, to on tu umożliwia mi na przykład, co się stanie, jak myszka pojawi się w obrębie obrazka. Więc tutaj mam opcję. Zero, nic się nie stanie, skalowanie, obracanie, shake, to swing, 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 co to znaczy i tada. No nieważne, zaraz zobaczymy. Więc tak, na razie ustawiony jest na jedynkę, czyli skalowanie, tak? Sprawdźmy, co się stanie, jeżeli teraz uruchomię tą stronę i załóżmy, no niech będzie na Internet Explorerze, no. Uruchomię, żebyście... To teraz tak, widzimy skalowanie, czyli powiększanie tych obrazków, tak? Taki mam efekt. No dobra, ale zróbmy sobie inny efekt. Czyli to jest efekt, jak się najeżdża myszką. Bardzo ciekawa sprawa. Ale zrobię efekt teraz lewym klawiszem dwa razy. Edit. Teraz weźmy sobie... Kurczę. Teraz zmienię tutaj... trzeba napisać. Zmienię tutaj teraz na obracanie, rotate i zapiszę to. No i sprawdźmy, co się stanie. Więc uruchałem preview, to oko takie, to jest... widzimy teraz, obracają się elementy, jak myszka zostanie najechana. Oczywiście mogę powiększyć, tak? Więc taki efekcik. Bardzo ciekawy. Dobra, sprawdźmy jeszcze kolejny jakiś. Weźmy tutaj tego... kurczę. Edit. No co jest? Czemu on się nie chce? Czasami właśnie tak się trochę dziwnie zachowuje. Dobra, weźmy sobie tutaj, zmieńmy wartość na swing. O, swing. Dobra, zapiszę to. I teraz zrobię sobie podgląd, jak to ten efekt fajnie wygląda. Więc o coś takiego. No ciekawe, ciekawy efekcik, prawda? Na galerii. No. To tu oczywiście macie menu, można przechodzić. No na razie, bo tutaj macie preview całą stronę internetową, która się składa z tylu podstron. Tutaj macie podstrony. A tutaj oczywiście macie preview pojedynczy. No to taki przykład właśnie jednego z widgetów typu galeria.
gdzie możecie sobie oczywiście zmieniać to, co tam chcecie. Ciekawą jeszcze opcją Xary jest na przykład są filtry. Znaczy, tutaj mógłbym zrobić z tego zdjęcia na przykład 3D. Zwróćcie uwagę, taki obloczek fajny. Coś takiego. O, coś takiego. Drugie, o tak. Trzecie, tak. I jak teraz bym otworzył to w przeglądarce internetowej, to ona tak by pokazała to wszystko. Weźmy sobie Internet Explorera i widzimy, obrócone to jest. Więc to też jest taki fajny bajer w tej Xarze. I widzicie, ja zero HTML-a używam. Nie ma tu żadnego HTML-a. Teraz weźmy sobie tutaj kontakt. Tutaj mamy jakiś tekst przykładowy. Weźmy go, usuńmy. Usunę te ikony tak samo. I wstawię sobie Google Maps. To wchodzę teraz More Online. I weźmy sobie All. I teraz Google, wpiszę Google Maps. I wpiszmy sobie, dobra, mam Google Maps widget. Teraz chciałbym wstawić mapę na swoją stronę. Weźmy, że sobie wezmę Warszawa. Warszawa, Polska. I weźmy, no niech będzie to. I teraz co? Weźmy sobie udostępnij, klikam na tym widżecie. Umieszczanie mapy. I teraz kopiuj HTML i insert naciskamy. I teraz zwróćcie uwagę, co się dzieje. Tak jak mówię, trochę tutaj w tej Xarze trzeba poczekać, aż to wszystko się tak zrenderuje ładnie. Ale widzimy już, mapa Google jest zaimportowana na naszą stronę, tak? Czyli nie użyłem żadnego HTML-a. Znaczy, powiedzmy te udostępnij, tak? To był jakiś tam HTML, ale nic tam nie było. No i co? I tutaj, no mogę tak trochę... O. Po środku. No i co? I mogę teraz sobie, załóżmy, przejrzeć cały projekt. Całą stronę. Weźmy sobie Internet Explorer. Teraz zwróć uwagę. Tutaj oczywiście mam slideshow. Tutaj mam produkty. Sklep, galeria. Widzimy taki efekt na galerii. Kontakt. I widzimy mapę. I mogę oczywiście tutaj sobie przybliżać. Widzimy, nacisnąć trzeba Ctrl, żeby przybliżać. No i w ten sposób umieściłem mapę Google, prawda, na stronie internetowej. Co tu jeszcze w Xarze jest ciekawego, więc weźmy to, nie będę zapisywał. Stworzę sobie przykładową stronę, więc wybieram tutaj nie new, tylko new from content catalog. I teraz mam do wyboru tutaj website. I mam różnego rodzaju szablony. Weźmy sobie jakieś biznesowe. Na przykład samochody. Auto dealer. Sprawdźmy. Tutaj usunę to. Weźmy dla jakiegoś dealera samochodów. Na przykład stronę, tak? No tu jest jakaś przykładowa, więc sobie ją tutaj otworzę. Ona teraz zostanie ściągnięta. Już jest ściągnięta na mój dysk. I do mojego programowania Xara widzimy tutaj różne podstrony, więc taki gotowy praktycznie szablon dla sprzedawcy samochodów i mogę sobie oczywiście obejrzeć tą stronę w przeglądarce, jak ona wygląda. A tu sobie zmieniacie na język polski, więc bez problemu, tu można sobie wszystko pododawać. Zmieniać, prawda? Ale taka gotowa strona, praktycznie widzicie, nic nie trzeba zmieniać, wystarczy no na język polski pozmieniać te wszystkie słowa z angielskiego, tak? Dodatkowo oczywiście można nakładać różnego rodzaju filtry na obrazki. Weźmy na przykład tu jest
filtr, jak to było? Fotofiltr, apply filter. I teraz możecie sobie, widzicie coś takiego, nie wiem, macie filtry, overlays, transparent, coś takiego, blurs, czyli takie zaciemnienie. Weźmy zaciemnienie, widzicie jak ładnie. Teraz prawym klawiszem na obrazek, znowu klikam fotofiltr, apply filter i na przykład weźmy sobie, nie wiem, weźmy sobie filtr, efekty jakieś. O, może black white, o black white na przykład, import. Widzicie? Czarno-białe zdjęcie, więc możecie sobie różnego rodzaju filtry robić na te zdjęcia. No i oczywiście tutaj tekst, no bez problemu możecie sobie to wszystko zmieniać, tak? Ustaw kolor tekstu na przykład na, nie wiem, na zielony. Tutaj sobie ustawiam taki, więc tytuł też mogę sobie zmienić, nie wiem, na żółty weźmy. Więc wszystko ksarzy tu. Dodatkowo możecie, tutaj zaznaczam to, możecie sobie obracać. Więc to jest fajne, nic nie musicie zmieniać. Tutaj macie pomniejszyć trochę. Tak jak mówię, no Xara renderuje to wszystko, no ale już jest gotowy. Dobra, sprawdźmy jak to wygląda, ta strona orientacyjnie. Więc no, Internet Explorerze. Która to była? O, widzimy filtry zaaplikowane i widzimy, poprzestawiałem tutaj różnego rodzaju, prawda, rzeczy. Co tutaj dodatkowego? No galerię już wam pokazałem, jak się robi z tych takich najlepszych widgetów. No to praktycznie teraz wiecie, jak to się robi. Oczywiście tutaj menu też mogę sobie zmieniać. Mogę nacisnąć change, na przykład, nie wiem, informacje tutaj w new vehicles, czyli na przykład, nie wiem, nazwę, nowe samochody, zmienię nazwę tutaj, nie wiem, dodam sobie, kurczę, nowości, zwróćcie uwagę, nowe samochody i będzie takie rozwijane menu, widzicie, nowości, coś takiego. Więc wszystko ładnie możecie sobie dostosować w Xarze. To są po prostu obrazki, tak? Można to usuwam z każdej strony. Załóżmy ten obrazek. Tutaj mam kolejne obrazki. Więc mogę sobie poprzewracać znowu, rotate zrobić. Nie wiem, coś takiego. Mogę skasować te, które mi są niepotrzebne. Więc można oczywiście wstawić nowe obrazki, więc nie ma to jakoś, nie ma tu, macie tu pełno, macie stok foto. Foto sobie mogę napisać, nie wiem, samochód Cars. Mogę wstawić jakiś tam samochód, na przykład tak, o, na przykład taki, prawda? Liszczek Internet Connection. O, to było dobre. Dobra, jeszcze raz zwróćmy. Foto Cars. Sprawdźmy. Czemu nie chciało zaimportować? O, widzimy, zaimportowało zdjęcie. Mogę sobie je ustawić. Mogę sobie je zmniejszyć. Kurczę. Resize. Więc wszystko, co chcę zrobić z tym zdjęciem, bez problemu mogę sobie dostosować. Sobie przejdę na About. Tutaj ten duży tekst mogę sobie usunąć. Co tu można? Photo Panels. O, to jest bardzo ciekawa sprawa. Zwróćcie uwagę, teraz przerzucam taki Photo Panels i pojawiają mi się takie fajne obrazki. Oczywiście to niedopasowane trochę do strony z samochodami, ale coś takiego, prawda? Więc różne takie Xara to nazywa widgety. Co tu jeszcze jest? Te komponenty takie z ciekawszych. Photo Hover.
Aha, to jest ciekawy taki zoomik. Oczywiście tu przydałoby się zdjęcie zmienić. Teraz jak zrobię preview tego, to pokazuje mi się taki zoom tego obiektu. No to też na stronie internetowej, więc widzicie, no. Mogę oczywiście sobie wykres, to już chyba wam poprzednio pokazywałem, jak się tworzy wykres. Ale załóżmy tabelkę. Wstawię tabelkę jakąś. Czyli wpisuję table po angielsku, tak? No i mam różne takie o tabelki, tak? Te na górze. Ale powiedzmy, że chciałbym taką. Coś takiego. O. Match. Dopasuję, żeby kolory się pasowały. Więc o, już mam taką fajną, jakąś ciekawą tabelkę. Tutaj mogę sobie, no powiedzmy, że usunę te obrazki, żeby ta tabelka była na całej stronie. Tutaj zmniejszę ją. Muszę to koło pomieścić. No. Oczywiście tu mogę edytować wszystko, więc 20 giga, nie wiem, na przykład, prawda? Więc tutaj jest jakaś. To wszystko mogę sobie tutaj. Literka T. I sobie, kurczę. I mogę tu edytować. Oferta. Coś takiego, prawda? I znowu przeglądam sobie całą stronę. About. No i widzimy tabelka wstawiona. Widzimy poprzestawiałem te samochody, no i zmienione tutaj, nałożone filtry na stronie. Po drugie, bardzo prosto, w Xarze można zmienić tą stronę, zrobić wariant takie na komórki, jak to się mówi. Znaczy, że klikniecie prawym klawiszem myszki. A przepraszam, tutaj jest. Kurczę. Prawym klawiszem tutaj na główne tło i macie tutaj jakiś website variant i możecie stworzyć na różne rozmiary. Na przykład weźmy sobie na mobilne 480 i tworzy się tak zwana teraz strona responsywna, czyli która dostosowuje swój układ w zależności do wielkości ekranu. Więc widzimy tutaj trochę poprzestawiało się to wszystko, więc trzeba to pozmniejszać. Poprzenosić odpowiednio. Zwróćcie uwagę, że szerokość tutaj jest inna. Tutaj macie taką szerokość, a tutaj macie taką szerokość. Więc te wszystkie obrazki przydałoby się pozmniejszać. Więc no trochę jest tej zabawy, prawda? Żeby dostosować ten wygląd na mniejsze urządzenia po prostu, żeby ta strona jakoś ten, ale tak to ogólnie wygląda i tak to się robi w Xarze, więc widzicie tutaj to wszystko, co jest poza tym białym tutaj obrysem, to znaczy, że to jest niewidoczne. Ale pokażę wam coś ciekawego. Zwróćcie uwagę, jeżeli teraz robię preview, przegląd tej strony, to tutaj macie serwis, prawda? Serwis repair. Widzicie to wszystko. Teraz, jeżeli zmniejszę to tylko się pojawi tylko się sam serwis, prawda? Bez żadnych tam, tutaj już nie ma żadnych obrazków, a teraz jak powiększam rozmiar, to automatycznie strona pokazuje dodatkową zawartość, prawda? Która została usunięta. Więc to tak łatwo się tworzy strony responsywne, tak? Czyli dostosowane do wielkości ekranu urządzeń w Xarze. Więc no to by było na tyle takie wprowadzenie do Xary. Dla was myślę, że coś tam wam pokazałem orientacyjnie. Warto kupić to oprogramowanie. No, 400 zł kosztuje, około 399 wersja, oczywiście premium, bo designer 199, ale ja polecam wam premium. Więcej szablonów ma i tak dalej. Tu widzicie, macie ponad 35 szablonów, a tutaj macie jednak więcej, 240. Więc jak robicie komuś strony internetowe, to bez problemu. Można z czego wybierać. Patrzcie, dostęp do 900 tysięcy zdjęć. No to zdjęcia już macie zrobione, musicie aparatem cykać. Jakieś ilustracje, ikonki, przyciski. Więc pełno tego wszystkiego, więc ja polecam w zupełności oprogramowanie.
Magic Xara Web, firm Magic Xara Web Designer Premium. Oto takie wprowadzenie, bo już było o Xarze na moim wideo. Wpiszcie sobie Xara i sobie poszukacie parę innych wideo. To było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.